Dzień dobry. I mamy piątek. Ciemno. Strasznie szybko ta jesienią zima przyszła i zimno i wieje, i zimno i wieje. Ale to nic. Czas na... Dziś zapowiada się ekstremalnie intensywny dzień, tak samo jak jutro, pojutrze, pozajutrze i w sumie to tyle. No ale do czego sobota i niedziela? No już tłumaczę. Więc dzisiaj jest taki dzień na zasadzie, że jadę właśnie do domu, mam do wysłania parę maili, potem jadę do klienta już 3 godziny, wracam do domu, jedziemy do naszego CFO już razem z rodziną, żeby zabrać dokumenty i inne papiery, potem do Białego Stoku, zostawiam rodzinę. Ja jadę sam do hotelu, gdzie pracuję jeszcze dalej nad prezentacją na jutro, którą będę robił właśnie jutro na konferencji programistok. Plus zaczynam pracę nad szkoleniem, które będę ostatnio w poniedziałek. Tak więc w sobotę i niedzielę, pozostałe szczątki czasu poza konferencją i poza powrotem do Warszawy, będę poświęcał na zrobienie szkolenia na poniedziałek, bo robię szkolenie na działu sprzedażowego, dużego dostawcy chmurowego. Więc to jest taki pierwszy trening w moim życiu, więc muszę się dobrze przygotować, żeby dostarczyć dużo wartości. I jeszcze we wtorek robię bardzo ważny webinar i to tyle. Potem się odrobinkę uspokoi. Nie tak bardzo, ale się trochę uspokoi. Tak więc piątek. Zapraszam do mojego piątku. Ostatnio też ktoś spytał na vlogu, czym się zajmuje w ogóle moja firma. Moja firma robi ogólnie konsultacje w temacie usług cloud computing. Wdrożenia, konsultacje i szkolenia. Robimy wiele różnych rzeczy dookoła tego. Nie mamy jeszcze własnego produktu jako tako, no może poza szkoleniami, które się bardzo ustandaryzowały, ale robimy właśnie dużo custom projektów, czyli projektów dopasowanych do potrzeb klienta. Tak właśnie dzisiaj jadę na odebranie projektu, czyli projekt został już zakończony, wszystko jest już ładnie, przelewy zrobione, ale jeszcze idziemy zakończyć projekt, wytłumaczyć o co w ogóle chodziło, jakie były plusy i minusy. Więc mamy takie 3-godzinne spotkanie z jednym z moich inżynierów i z klientem i klienta zespołem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I już jestem na miejscu, więc sporo osób mnie ostatnio pyta, Mireczku, jak tam znaleźć ideę biznesową, jak w ogóle zacząć z firmą. I tutaj to co zawsze polecam i nawet jak mamy jakiś mastermind, ten temat dużo razy wychodzi, przestajmy się skupiać w ogóle na produktach i na tego typu rzeczach i nie wymyślajmy żadnych rzeczy. Na przykład posłuchamy wczesnych wywiadów Jeffa Bezosa, który założył Amazon, zawsze mówi, żeby mieć misję, ale naprawdę pozwolić klientowi mówić to, czego chce i dopiero wtedy, gdy klient mówi, czego chce, dopiero tam dokładać innowacje i budować na tej zasadzie produkty. Więc my bardzo dużo słuchamy i dzięki temu mamy możliwość robienia tych rzeczy, które robimy. Na przykład ostatnio klient powiedział, hej, może byście nam zrobili szkolenie IoT w Azurze dla zespołu w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście, że zrobimy. My zaproponujemy content, jak to będzie wyglądało. Natomiast z racji tego, że zaczęliśmy współpracę i mieliśmy okazję posłuchać, bo to też nie jest proste, żeby dostać się w dobrym momencie do odpowiednich osób, żeby ich posłuchać, ale gdy już się to odbyło, mamy możliwość do wysłuchania większej ilości problemów, więc nie wymyślajmy pomysłów biznesowych, znajdźmy klientów. A jak ich szukać? Słuchać. To jest najlepsza opcja. Dobra, lecę. I już... Nisko latające samoloty. I już jestem, więc trochę wcześniej się udało. Mamy jeszcze godzinę do przodu. Idealnie, więc ruszamy wcześniej do Białegostoku. I dużym plusem pewnych wyjazdów, które robię ostatnio jako przedsiębiorca, jest taki, że można ze sobą zabrać hula, rodzinkę na wyprawę do Białegostoku, co nie? Tam? Co się dzieje? Pokaż. A, hula, jesteś gotowa na podróż? Hula, nie dopowiem swojej chihuahua. Chihuahua. I jeszcze chwilowa przerwa w podróży. Idziemy się spotkać z moim dyrektorem finansowym, wirtualnym CFO Grzegorzem. Tak go nazywam. Jest pan dyrektor. Dzień dobry. Jesteśmy w hotelu. Jak się nazywa ten hotel? Double Tree by Hilton. Double Tree. Dzisiaj tutaj ponoć stacjonuje reprezentacja polskiej piłki nożnej i mamy ekipę z Polsat News, TVN24 i Miro Burn.
Dotarłem, jestem w Białymstoku. Rodzinę zostawiłem u rodziny, a sam się zatrzymuję tutaj. Gdzieś tutaj. Więc jestem na miejscu. Przyjemny pokój. Niebezpieczny. Więc hotel się mieści na ulicy Sienkiewicza. A na ulicy Sienkiewicza jest najlepsza kawiarnia w Polsce. Druga z tych najlepszych, w których byłem. Więc zanim cokolwiek zrobię. I korzystając z okazji, że jestem w samym centrum Białegostoku, więc trzeba przynajmniej rzucić okiem na ten wspaniały Białystok i ruszamy do pracy. I wróciłem do hotelu, wszedłem przez balkon, nie, wszedłem przez... I biorę się właśnie za robienie prezentacji. To znaczy, nie tyle robienie, bo prezentacji już zrobiłem. Robimy całkowicie od zera, co u mnie się zdarza średnio często, bo robienie prezentacji zajmuje dużo czasu. Przygotowanie takiej dobrej, merytorycznej prezentacji, którą robię jutro. Mam nadzieję, że będzie merytoryczna. Więc to, co dzisiaj jeszcze chcę zrobić, to zrobić próbę generalną. Więc zaczynam próbę generalną. Niestety nie będę robić tego nagrania, jak mówię, ponieważ nie wziąłem ładowarki i mam jedną baterię na dwa dni. Tak więc trochę krócej, ale lecę się przygotowywać. Skończyłem. I żeby nie było, bez ściemy. Mam 45 minut, skończyłem 45 minut 10 sekund, więc muszę troszeczkę slajdów jeszcze usunąć, bo zawsze są jakieś pytania, są inne rzeczy, które się pojawiają przed prezentacji. Natomiast wyszło bardzo fajnie, mi się przynajmniej podobało. Może troszeczkę za dużo treści, ale to będzie bardzo, powiedzmy to, doświadczone towarzystwo, więc mam nadzieję, że ta treść, którą chcę przekazać, będzie bardzo pomocna w przyszłości dla tych ludzi. No i tyle. Czas brać się do innej pracy. Praca idzie dobrze. Mamy już po 19 i wyczytałem, że po 19 dzieje się coś tutaj niedaleko, więc idę na chwilę zobaczyć. Nie idę niestety na imprezę before party przed programistokiem, ponieważ mam dzisiaj całą masę pracy jeszcze na wieczór. Po to tylko, żeby w poniedziałek móc dostarczyć to szkolenie. Więc idziemy zobaczyć. Put your hands together. Yeah. I to w sumie na tyle, więc tyle z Białegostoku. Pewnie tu impreza się rozkręci, natomiast na razie nic się nie dzieje, więc wracam do swojej cudownej pracy. A tylko po to, a w następnym tygodniu, już od wtorku, troszeczkę luźniej podejść do pewnych tematów i też ruszyć z budowaniem firmy, czyli z zatrudnieniami i paroma innymi rzeczami, o których będziemy oczywiście rozmawiać niedługo. Tak więc, pozdro z Białegostoku, z miasta, gdzie wszystko się zaczęło i wszystko się skończy.